Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wydwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jezus dziś jako dobry pasterz pokazuje współpracę, która przebiega między Nim a Kościołem, między pasterzem a owcami, między tym, który staje na czele, a tymi, którzy idą za Nim. I widzimy, że ta współpraca jest oddana w czasie teraźniejszym, że Jezus nie mówi, że tak kiedyś będzie. Jezus pokazuje rzeczywistość. Rzeczywistość, w której dzieje się to aktualnie. I kilka tych wyrażeń dzisiaj w Ewangelii przeczytanych chciałbym króciutko skomentować. Po pierwsze więc, owce to są te osoby, które słuchają. I to słuchanie oznacza, że ja jestem otwarty na to, że Bóg mówi do mnie w ogóle. Więc pierwszą predyspozycją naszą jako owiec jest to, że ja rozumiem, że pasterz do mnie przemawia. Że to nie jest tak, że ja robię coś na ślepo albo robię coś nie wiedząc, co robię, albo nie mając możliwości dowiedzenia się tego, czego pasterz chce ode mnie. Dlaczego? Dlatego, że pasterz chce przemawiać i robi to i przemawia. To przemawianie Boga to jest osobny temat, oczywiście by można odkrywać coraz bardziej, ale wystarczy wymienić tutaj choćby te zewnętrzne i wewnętrzne sposoby działania Pana Boga jako mówiącego. To znaczy, można powiedzieć o tym, że Słowo Boże, czyli Ewangelia, jeżeli ją czytamy, no to słuchamy głosu. Słuchamy tego, co Jezus mówi, bo tam są zapisane Jego słowa. Dalej, kiedy patrzymy na naukę Kościoła, czyli to, co nazywamy urzędem nauczycielskim Kościoła. To są wskazówki, to jest nauczanie, które oczywiście wynika ze Słowa Bożego, ale to też jest głos Boga. Dalej, słowa naszych przełożonych, rodziców, tych, którzy stoją na czele jakiejś rzeczywistości, w nich też możemy odkrywać głos pasterza. Tego, który nas prowadzi. Oczywiście w nieco innej formie, czy w nieco innym zakresie niż Słowo Boże, to napisane w Ewangelii, ale to też jest głos Boga, w którym mogę odkrywać to właśnie. I w końcu bliźni, którzy mnie otaczają. Przez nich też Bóg może się posłużyć, żeby mi coś powiedzieć, żeby mnie do czegoś przekonać, albo do czegoś zachęcić, albo też przed czymś ostrzec. To też jest głos Boga i tak mogę rozpoznawać to wszystko, co się dzieje. Poza tym to są te poruszenia wewnątrz nas, w sercu, które oczywiście muszą być weryfikowane. Nie wszystko, co się dzieje w naszym sercu, jest głosem Boga. Bo to mogą być też fałszywe głosy. Ale nie ma wątpliwości, że Bóg przemawia do nas wewnątrz, w naszym sercu. Poprzez na przykład nasze sumienie. To sumienie jest taką podpowiedzią, czy w nim zawiera się ta rzeczywistość Bożego głosu co do tego, co robić, a czego nie robić. Dalej są bezpośrednie poruszenia, takie, kiedy jesteśmy na modlitwie. To mówimy o natchnieniach Ducha Świętego. To są poruszenia, że coś powinniśmy zrobić, albo czegoś nie robić, albo to jest nadawanie nam takiej otuchy i duchowego światła. To jest coś, co Bóg robi w nas i to jest głos, którego mogę posłuchać. Oczywiście jest też wiele różnych poruszeń związanych z charyzmatami, z naszymi obdarowaniami, które możemy rozwijać i wewnątrz, w naszym sercu, coraz bardziej
ujawnia się ten głos. Oczywiście tu potrzeba wrażliwości, pewnej praktyki i weryfikacji. Weryfikacji wspólnoty Kościoła, weryfikacji pasterzy, którzy to robią. Ale te choćby krótko naszkicowane takie sposoby przemawiania Pana Boga pokazują, że naszym zadaniem jest słuchanie. Czyli gdyby tak chcieć powiedzieć, jaką część ciała owca powinna być najbardziej rozwiniętą, to ucho. To znaczy, ja mam to zadanie wysłyszeć, usłyszeć. Dlaczego? Dlatego, że pasterz mówi. A ja mam usłyszeć, co on chce powiedzieć do mnie. I w tym słuchaniu, z tym słuchaniem jest związana druga część tego zdania. Mianowicie, że Jezus mówi, owce słuchają i mówi o sobie, a ja je znam. W języku Biblii znam, to znaczy kocham. Poznanie oznacza bliską relację. Oznacza, że dobry pasterz mówi, bo kocha. Dobry pasterz mówi, bo zależy mu na owcach. Dobry pasterz mówi, bo nie chce, żeby owce pobłądziły. To jest motywacja dobrego pasterza. Dlatego związane to jest z tym, że owce słuchają, a pasterz z miłością prowadząc chce je zabezpieczyć, ochronić od błądzenia. I z tego już pierwszego zdania widzimy, że nasze życie zmierza w jakimś kierunku. To znaczy, ono ma cel, ono ma zadanie. I jeżeli rozumiemy to, to tym bardziej, tym chętniej będziemy słuchać pasterza, ponieważ to on nam wskazuje te kierunki, to on nam wskazuje też różnego rodzaju przestrogi, różnego rodzaju podpowiedzi, które powodują, że mijamy ślepe uliczki, mijamy niebezpieczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że to pasterz nas prowadzi i on z miłości, mówiąc nam, pokazuje, co mamy robić. I z drugiej strony my chcemy, słuchając go, rozumieć, że to jego głos powiedziany do nas z miłości. I ten głos jest tym, na czym możemy się oprzeć. Następne zdanie, które należałoby tutaj skomentować, to jest właśnie to, że owce słuchając idą za mną. To iść za pasterzem oznacza naśladować go. Iść za pasterzem oznacza wchodzić w jego kroki, w jego ślady, w jego drogi, które nam wyznacza. To znaczy naśladować. Jezus jest dla nas takim wzorem. Jezus jest taką osobą, na którą możemy patrzeć i za którą możemy iść. Ale wiemy, że sami z siebie nie zawsze dopełnimy tego, co powinniśmy zrobić i po ludzku mówiąc, nie jesteśmy w stanie tego zrobić w 100%. Więc owce idą, naśladują, ale wiedzą, że bez pomocy dobrego pasterza to się nie uda. Że dopiero wtedy, kiedy pasterz nam pomoże, wtedy możemy rzeczywiście zrobić to, co on chce, żeby było wykonane. I kiedy Jezus mówi, że nas prowadzi, to mówi równocześnie w tej drugiej części zdania, że te owce, które idą za nim, otrzymują pokarm. I to jest logiczne. Pasterz prowadzi na dobre pastwisko. Jeżeli owce słuchają i idą za pasterzem, to właśnie trafiają na najlepsze jedzenie. Natomiast jak nie słuchają, robią po swojemu, to błąkają się po jakichś pustynnych i takich pozbawionych wody czy dobrej paszy miejscach. Natomiast jeżeli idziemy za pasterzem, to mamy to, co jest nam potrzebne do życia. I dlatego Jezus, mówiąc to w czasie teraźniejszym, chce pokazać, że to jest też nasze zadanie. Nie odłączać się od pasterza, nie zapominać o nim, ale właśnie towarzyszyć mu, iść za nim, ponieważ on nas karmi. Ponieważ on nas karmi życiem. I on tu wprost mówi, dobry pasterz, że to jest życie, które się nie kończy. To znaczy, to nie chodzi tylko o to, że ja idę za Jezusem i muszę przekazać, przestrzegać, bo się boję, żeby mnie coś złego nie spotkało. Oczywiście przekroczenie przykazań zawsze grozi konsekwencjami w tym znaczeniu, że robimy głupoty, nie słuchając głosu, ale z drugiej strony właśnie, kiedy słuchamy, to jesteśmy blisko życia. To jesteśmy na dobrym pastwisku.
to nie braknie nam tych produktów, chciałoby się powiedzieć, tych elementów, tych składników, które są mi niezbędne do życia. Czyli cierpliwości, łagodności, zrozumienia, przebaczenia, ufności, roztropności, dobroci, cichości, łagodności, wszystkich tych cech, które mi są najbardziej potrzebne. Każdemu może troszkę innych, bo każda owca jest nieco inna, ale idąc za pasterzem jesteśmy na właściwym pastwisku. Jesteśmy na właściwym miejscu i karmimy się tymi rzeczami, które są dla mnie. Wtedy też rozumiemy, że my się przemieszczamy, że nie jesteśmy ciągle w tym samym miejscu. A można by też tak powiedzieć, że ci, którzy się odłączają od pasterza, no właśnie ci zostają w niewłaściwym miejscu. Też to się wiąże z takim myśleniem, które proponuje świat, mianowicie, że owce, zdarza się, biegają za różnymi innymi podpowiedziami, tak, innymi nauczycielami, za modą, za podpowiedziami takich czy innych filozofii, czy tam ideologii. I nagle okazuje się, że chcąc być, nazwijmy to, do przodu, czy chcąc być nowoczesną, owca staje się zacofaną. Dlaczego? Dlatego, że traci pastwisko. Dlatego, że traci wartości. Traci to, co jest niezbędne do życia. I nagle pytamy się, dlaczego się coś dzieje w tym czy innym środowisku. No, najprawdopodobniej te owce przestały chodzić za pasterzem. Dlaczego? Dlatego, że im się wydawało, że to będzie lepiej, jak po swojemu zrobią. Nie będzie lepiej. Bo tracimy to, co najcenniejsze. Tracimy pokarm. Tracimy tego, który nam ten pokarm zapewnia. Jezus więc pokazuje, że mając dobrze rozwinięte uszy do słuchania, równocześnie to posłuszeństwo oznacza, że nasze kroki, czyli nasze nogi, muszą naśladować dobrego pasterza. Po to, żeby być przy nim, otrzymać to, co jest nam potrzebne i rzeczywiście doświadczać tego, że to ten pokarm daje nam życie. Tutaj jest ta radość, satysfakcja, tutaj jest poczucie bezpieczeństwa, ufność, tutaj jest to zmierzanie celowe, sensowne i rozumiemy, że pasterz nam to chce zapewnić. Dlatego potrzebujemy takiego przekonania coraz większego. Jezu, ja chcę uczyć się słuchać, ponieważ Ty mnie znasz i będziesz przemawiał tak jak potrafię to zrozumieć. Proś Jezusa, mówiąc: Jezu, niektórych rzeczy na przykład nie rozumiem. Podpowiedz mi. Daj mi sygnał, daj mi wskazówkę. To ta podpowiedź Jezusa jest zawsze konkretna dla nas. I widzimy, jeżeli słuchamy, to te owoce naszego postępowania są coraz lepsze. W małżeństwie, w rodzinie, w społeczeństwie, w pracy. Dlaczego? Dlatego, że to są największe, najwspanialsze rady czy podpowiedzi, których udziela nam pasterz, który, chciałoby się tak powiedzieć, widzi dalej niż te owieczki, które są blisko ziemi. Pasterz widzi więcej, więc z tego prostego powodu może nam powiedzieć, co zrobić i jak pójść. I z drugiej strony chcemy iść naśladując. Czasami trzeba wytrwałości, czasami trzeba systematyczności w tym, żeby codziennie do tego pasterza przemówić i posłuchać go trochę. Trzeba systematyczności, żeby rzeczywiście wyćwiczyć sobie jakąś drogę, którą nam wyznaczył pasterz w naszej codziennej pracy, w naszym codziennym odniesieniu się do członków rodziny. To są proste czynności naśladowania Jezusa. W wytrwałym, pięknym i owocnym też takim odniesieniu się do kogoś z rodziny, do kogoś z bliskich. Pomyśl, czego bardziej Tobie potrzeba? Czy może bardziej rozwiniętych uszu, żeby słuchać? Czy może bardziej wytrwałych nóg, żeby naśladować? Jako owca potrzebujesz jednego i drugiego, ale być może czegoś bardziej dzisiaj. I poproś o to. Tego, który jest pasterzem, który zna Ciebie, czyli z miłości będzie do Ciebie mówił, i tego, który prowadzi się na właściwe pastwisko.
Czyli da ci pokarm z tymi składnikami, których być może tobie brakuje. Pomyśl, co bardziej. Czy to jest ucho, czy to są nogi. Ale jednego i drugiego możemy spodziewać się po pasterzu, ponieważ on to mówi w czasie teraźniejszym. Teraz, tego wieczoru na tej Eucharystii. Bóg chce, żebyśmy za dobrym pasterzem, Jezusem, szli, słuchając i otrzymując od Niego życie w obfitości. Amen.